Siemano wszystkim, z tej strony Dark Angelino i dzisiaj będę się wypowiadał o Loyrog. Tak, tym razem będą księcki. Loyrog to jest też ogólnie bardzo podobna bajka do MLP i do Klubu Wings. Właściwie to i MLP, i Klubu Wings, i Loyrog są do siebie bardzo podobne. I tak samo w sumie główne bohaterki są do siebie bardzo podobne. No, tylko po prostu niektóre są fajne, niektóre są gorsze, a niektóre są całkowicie zjebane, jak większość Wings. Ale sekundę do rzeczy. Na początku omówię fabułę, która jest w Loyrog, więc w Loyrog główną bohaterką jest Iris. Tak, Iris, a nie Iris. Angielski dubbing, chuj ci w dupę. Iris ogólnie zajął sobie na ziemi i chce ogólnie zostać piosenkarką, chce należeć do jakiejś kapeli muzycznej i dowiaduje się o tytułowych Loyrog, które tam szukają piosenkarki, która będzie razem z nimi śpiewać, więc udaje się ogólnie na casting. Lecz dzieją się problemy, zostaje ona zaatakowana przez Mephisto i Praxinę, poważne imiona, co nie, Mephisto i Praxina. I dowiaduje się, że jest księżniczką krainy o nazwie Fedia i razem ze swoimi nowymi przyjaciółkami, Talią i Auraną, pójdzie do tego jeszcze do Domlina i Karisa, będzie musiała razem ogólnie z nimi pokonać pewnego złego Gramora, który ogólnie chce sobie przejąć radę Fedii oraz wszystkie królestwa tych księżniczek. Więc na tym ogólnie polega fabuła. Nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana. A, no jeszcze do tego trzeba powiedzieć, że żeby ogólnie tego Gramora pokonać, to one muszą ogólnie zebrać pewne klejnoty wyroci. I żeby te klejnoty wyroci zdobyć, one pomagają różnym ludziom, żeby te klejnoty wyroci im się ujawniły. Więc ogólnie na tym polega fabuła. Tak jak to się mówiłem, nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana, ale muszę powiedzieć, że nie jest zła i nawet jako taka spada mi do gustu. To prawda, no, wątki w takim Wings, w takim MLP są odrobinę lepsze. Ale naprawdę fabuła w Loyrog też jest okej, jest tak jak mówię, no więcej akcji zdecydowanie w Wings, no ale Wings z kolei zsiąpały pod innymi względami, a Loyrog akurat pod tymi względami z kolei pały nie się. Naprawdę, no. Muszę powiedzieć, że oglądając Loyrog zaskoczyłem się i to o dziwo zaskoczyłem się pozytywnie, bo myślałem, że to będzie jakiś kolejny cringe, ale mimo to postanowiłem się zainteresować tym tematem. I co mówiąc, no widząc Loyrog pierwszy raz, no myślałem sobie, ojej, to mam następne Wings, to będą te feministki. No ale mimo wszystko postanowiłem to obejrzeć, zainteresowałem się tym tematem i muszę powiedzieć, że pozytywnie zaskoczyłem, ponieważ Disney, no właśnie, Disney postanowił z Loyrog nie zrobić feministek. Dokładnie tak, Loyrog nie są feministkami i to jest ogromny plus dla Disneya za to, że oni z nich nie zrobili feministek. Właściwie to w Loyrog jest taki jedyny poważny wątek miłosny i to jest wątek miłosny Iris na Taniela, a poza tym, no tam troszeczkę wątki miłosne są tykane, ale nie są one jakoś bardzo rozwijane, no i również one nie walczą obok facetów, one same walczą z zagrożeniem. I też zarazem nie są feministkami, więc już za to naprawdę tutaj stanuje Disneya, że nie zrobili z Loyrog feministek, no i tym samym już od razu Loyrog są lepsze od Wings i to naprawdę masakrycznie lepsze. Dobra, to teraz omówię grafikę. Grafika, no jest okej, no jest taka Disneyowa. Ale muszę powiedzieć, że jest spoko grafika, nawet fajnie te lory wyglądają. Ale najbardziej ogólnie ze wyglądu mi się podoba Lina. Zawsze jeśli chodzi o audio, no muzyka ta sobie gra. I też nawet spoko muzyczka. Nie mam tutaj w sumie nic jakoś bardzo do zarzucenia. Te lory, które śpiewają piosenki, no bo wiadomo, to jest zespół muzyczny, więc one śpiewają. No i powiem tak, no niektóre piosenki nawet mi się podobały, a niektóre to tak. Nie, no nie powiem, że są zjebane, ale tak średnio mi się podobały. Ogólnie muzyka jest dobra. W miarę. Nie mam tutaj nic jakoś wielkiego do zarzucenia. Zaraz jeśli chodzi o dubbing, to powiem tak. Polski dubbing mi się strasznie spodoba. Polski dubbing jest moim zdaniem świetny. Ponieważ faktycznie te głosy są dopasowane do tych księżniczek. Każda z tych księżniczek ma taki głos dopasowany do jej osobowości. Ale angielski dubbing. O ja pierdolę, angielski dubbing to jest tragedia, naprawdę. No właśnie, no. Powiem tak, te dziewczyny w angielskim dubbingu sero odnosiłem takie wyrażenie, że wszystkie brzmią identycznie. I no angielski dubbing mi się nie podoba. Tutaj po raz kolejny polski dubbing wygrywa, jak sero. No w grach z reguły mi się bardziej podoba angielski dubbing niż polski. Tak po spowiedzi w bajkach mi bardziej polski dubbing spada do gustu z reguły niż angielski. Naprawdę. To jest tutaj Loyrog, to jest taka kolejna bajka, w której mi się angielski dubbing nie podoba. A za to podoba mi się polski dubbing. No i ten polski dubbing jest bez dyskusji lepszy od Wings.
i na równi z MLP, bo polski dubbing w MLP też jest bardzo dobry i Loryk właśnie, jeśli chodzi o polski dubbing, to jest na równi właśnie z Mighty Ponym pod względem. A Wings ogólnie, no tutaj najgorzej wychodzą, jeśli chodzi o dubbing polski. No jeśli chodzi o dubbing angielski, to tym bardziej. Protagoniści, no co protagoniści, antagoniści właściwie, a nie protagoniści. Antagoniści, moi drodzy. Jest cyk antagonistów. Właściwie to pięciu, jeszcze tutaj dolicymy z takich jednoepizodycznych antagonistów. Nie właściwie to sześciu, bo jeszcze jest jeden. To właściwie jest sześciu antagonistów. Ale seks tych antagonistów to oni nie są jakoś bardzo istotni. Nie pojawiają się jakoś bardzo często. Jest Deinos i Kakos. To są tacy bliźniacy, którzy ogólnie zaczęli pracować dla Gromora przez jakiś czas. No i właśnie chcieli te księżniki zabić. No i co? No nie po prostu to sobie są. No. Są w jednym epizodzie, jeśli ma być serio. No. Nie są oni źli. Ale to jest, kurde, znaczy nie są źli pod względem, są jacy zjebani, tylko po prostu, no, nie jest to jakoś super fajnie napisanie. No to jest średni są, jeśli mamy serię. No, są tylko w jednym epizodzie, tylko ja na tym ubolewam, bo fajnie by było, gdyby się nagle więcej razy pojawili, no ale postanowili ich dodać tylko do jednego epizodu listy, więc to no, tak już zrobili. Jest lew. Lew, który jest naprawdę fajnym antagonistą. Ponieważ podstawowo on jest zły, zdradza on wasz Iris, ponieważ, no jest właśnie do wynajęcia, on jest właśnie takim najemnikiem, można by powiedzieć. Lecz pójdzie sobie pracować dla Gromora, dlatego, no bo Gromor mu obiecał wolność, jeśli ten ogólnie doprowadzi mu Iris. No i lew to koniec końców robi, lew zostaje zdradzony przez Gromora i koniec końców lew zostaje nawrócony. No lew to jest ogólnie jedyny antagonista, który jest nawrócony, tak? Który okazuje się dobry. No i muszę powiedzieć, że naprawdę fajna osobowość ma lew. Fajnie ogólnie był z jego antagonista. Ale strasznie ubolewam nad tym, że jednak no mało go było, bo on tylko w 4 epizodach wystąpił. No, jak dla mnie mogło być trochę więcej lewa. A szkoda, że go tak mało było, bo trochę za bardzo wany potencjał się ma być serio, bo naprawdę fajny antagonista z niego był. No i dalej mamy kolejnych bliźniaków, czyli Mephisto i Praxina. No jak to ci mówiłem, bardzo poważna imiona, co nie? Mephisto i Praxina. Powiem tak, Mephisto, nie drugi głupek z niego jest. Czasami jest, kurde, taki naprawdę bezradny całkowicie. Jest jakiś śmieszkiem trochę i bez powiedzieć, nawet Mephisto lubię. Fajny nawet, że jego antagonista wysadł. To jest strasznie mi się podoba, jak głos polski dubbingu. Praxina z kolei to jest taka, kurde, strasznie, no najbardziej ogólnie agresywna jest tych antagonistów. I to jest taka, no troszkę wkurwiająca z Praxina, ale no też nie zła. Jest Praxina jest w miarę okej antagonistką, lecz bardziej lubię Mephisto. No i tutaj Gromor. Gromor mi wspomina Darkala z Tribuings. No i to jest trochę sombre z Malita Pony. No jest lepszy od sombre, ale gorszy od Darkala moim zdaniem. Ale nie wypadł źle Gramor. Mógłby być lepszy, moim zdaniem bardziej to ja mogę zostać rozwinięta historia Gramora. Ale nie jest zły Gramor, no. Jako antagonista tam, powiedzmy, że spełnił faktycznie swoją rolę. No nie wypadł najgorzej, ale też nie wypadł najlepiej. Tak średnio z niego jest antagonista. Jeśli miałbym powiedzieć, który antagonista w Loyrog jest najlepszy, to powiedziałbym, że jest to Mephisto. Właśnie antagoniści w Loyrog no troszkę minusują, jeśli chodzi o tych antagonistów, te z Wings i Mighty Pony. Jednak antagoniści w Loyrog myślę, że są najgorsi, ale nie odstają też jakoś bardzo od antagonistów z MLP i Club Wings. Nie są źli ci antagoniści, ale no jeśli ma być serio, mogliby być lepsi. Ale Loyrog plusuje ogromnie tutaj i teraz przewyższa Wings i Mighty Pony pod innym względem, a właśnie przewyższa Mighty Pony i Wings pod względem głównych bohaterek, do których czuję o wiele więcej sympatii niż czułem do Men's Health i do Wings i które naprawdę byłem w stanie polubić, no przynajmniej w większości, no bo jeśli chodzi o Loyrog to no lubię 4 bohaterki, a nawet jeśli chodzi o Wings to lubię tylko Tekna, koniec wiem, jak tak dałem radę polubić, no jeśli chodzi o Men's Health to tylko byłem w stanie polubić Epidzek i Rainbow, więc no przepaść to jeśli chodzi o Loyrog jest ogromna, no jak dla mnie Loyrog są o wiele lepszymi bohaterkami niż Mesaż i Beings, ponieważ po pierwsze nie są feministkami i tak jak to się mówiłem, to już leci od ogromny plus dla Disneya za to, że nie zrobili z Loyrog feministek, a wraz przeciwnie, właśnie Loyrog są bardzo pozytywnie nastawione do chłopaków i to z reguły też najczęściej one pomagają chłopakom, facetom i naprawdę to jest mega fajne, że mają faktycznie dobry kontakt z chłopakami i nie są feministkami wobec nich, tak? Również gadają bzdury w stylu, że o, my to nie potrzebujemy ogólnie facetów do sejcia, my sobie same tam radę, jak to właśnie Wings spierdoliły, więc tutaj tym bardziej szanuję Disneya i to jest tym bardziej lubię Loyrog, że właśnie ono jest takie, kurde, strasznie to pozytywne, miłe ogólnie, pomocne i są naprawdę fajnymi postaciami, no, nasi je naprawdę lubi, no, czasami moim zdaniem większość da się lubić, no, bo jednej nie lubi, ale to, że jednej nie lubi, nie oznacza, że ktoś innej nie polubi. I za chwilę dokładnie sobie Loyrog omówię. Tylko jest to, co chciałem w coś powiedzieć, ale oczywiście zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No, brawo ja.
A, już wiem. Loyrog nie są feministkami jak Wings i to sumuje. I to jest moim zdaniem, nie są one stuste. Jak Message były stuste, bo jeśli coś mnie denerwowało Message, a zapomniałem o tym wspomnieć, to właśnie ich stucność. Message naprawdę potrafił być stuste. I ten ich stucny płacz, kurwa, naprawdę. Gdy Rarity płakała albo Frata Saito Seru, czułem, że ten płacz jest tak bardzo na siłę, to jest tak bardzo stucny i nierealistyczny płacz. A jeśli chodzi o Loyrog, to takich problemów tam nie ma. One płacą faktycznie, ale nie płacą tak często jak między innymi Message i Wings i z reguły ten ich płacz nawet uzasadniony, muszę powiedzieć. Zaczniemy się do Message, które często płakały bez powodu tak naprawdę. Rarity to kurwa robiła od razu wielki dramat o to, że wstążkę zgubiła, no. Ja pierdolę, jak się nie Rarity polubić, to było niemożliwe, no. Jak mówię, na stucy płacy Message nie denerwowały ich stucy zachowanie. To mnie ogólnie w Message potrafiło strasznie denerwować, a jeśli chodzi o Loyrog, to nie zauważyłem, żeby one były stucne. Nie poceniam tego, że są stucne. Ale okej. Okay. Omawiając Loyrog, teraz żeby omówić konkretnie po kolei wszystkie główne bohaterki. Będę na początku omawiał tą najgorszą, a skończę na najlepszej. Więc na początku Loyrog, ta Loyrog, której jako jedynej nie polubiłem. Czyli Aurana. Nie polubiłem Aurany, ponieważ Aurana mi po prostu nie leży pod względem charakteru. Aurana jest właśnie taka kurde strasznie... taka strasznie kurde dziecinna, ekscytuje się różnymi rzeczami. Takimi pierdolami się ekscytuje, jak na przykład, gdy zostaje zaproszona przez facet Nathaniela na... Tam kurde... Jak to się chorystwo nazywało? No oczywiście musiałem zapomnieć. No, rollercoaster, okej? Okay? Rollercoaster. Gdy zostaje zaproszona na rollercoaster przez Nathaniela, to się tak wielce ekscytuje, że... O, bilety na rollercoaster! Ja chcę iść! I jeśli mamy cery, takie zachowanie mnie po prostu irytuje. Nie lubię takich zachowań u dziewczyn. Gdy one się właśnie tak ekscytują, na przykład takimi rzeczami. Albo to jest, gdy Aurana mówi do Iris, o, jaka ty jesteś słodka. Lecz jeśli mam być cery, nie uważam, że Aurana to jest jakiś wielki problem tego Loyrog. No i nie lubię, tak? Ale są to osoby, które lubią Aurana. I jak serio, taka Pinkie Pie była strasznie tłusta moim zdaniem, niejednokrotnie. Tak, będę porównał Aurana do Pinkie Pie, bo one są strasznie podobne do siebie. Tak, jeśli chodzi o Aurana, to nie czułem tego, że ona jest tłusta. Ona faktycznie była dziecinna, ale... Czułem, że taka po prostu ona jest, a nie jak w przypadku Pinkie Pie, że ona wręcz na siłę próbowała być salona, surnięta, że wręcz na siłę właśnie Hasbro próbowali z niej zrobić taką saloną, kurde, całkowicie nie do postać. W przypadku Aurany tego nie czułem, że ona jest taka salona, surnięta na siłę. No w sumie surnięta, no, wiecie, to nie była surnięta, no, po prostu taka dziecinna była Aurana. Z kolei Pinkie Pie była surnięta, no bo kurde, Rybota przed nią uciekała, ta kurde z kolei goniła ją po całej Equestrii. Pójdzie z kolei z takiej kranki, przed Pinkie Pie uciekał, a ona nie była w stanie zrozumieć, że on się nie chce z nią przyjaźnić, no i co, oczywiście ta go goniła przez całą Equestrię i to było tak strasznie moje zdanie stucne, że jak ona niby jest w stanie coś takiego zrobić, a z kolei w przypadku Aurany właśnie nie czułem tego, że ona jest stucna podać, ona mnie właśnie denerwowała pod względem swojego zachowania, ale nie czułem stucności u Aurany. Po prostu on jest takie wrażenie, że ona faktycznie taka jest i twórcy nie próbowali z niej na siłę zrobić właśnie takiej salonej, wariackie i no mega pozytywne dziewczyno, faktycznie Aurana jest pozytywna, tak? Ale no jak na moje oko jest zbyt dziecinna i no nie byłem w stanie polubić Aurany. Lecz jeśli ma być ser, nie mogę teraz powiedzieć, to jest super mega za postać, bo nie jest. Nie wspadam za nią. Jest Aurana irytująca, ale... No ktoś może ją lubić i jak najbardziej rozumiem, dlaczego ktoś może ją lubić, tak? No ktoś może na przykład taką Aurana lubić i... To jest okej, to jestem w stanie akurat zrozumieć w spadku Aurany, że ktoś może ją polubić. Nie uważam, że Aurana jest minusem Loyrog, no. Musi być koniec końców taka postać z tych głównych bohaterów, która mnie będzie denerwować. No co, no wreszcie 2TS tak jest, no to mnie niektóre postacie tego gangu teraz denerwują, tak? No i co? I co to świadczy o tym, że Rejestrant 2 to jest zła gra? No nie świadczy o tym. Rejestrant 2 to jest zajebista gra. No i tak samo w spadku Wiedźmina, no denerwuje mnie, nienawidzę również Triz, no ale... To nie świadczy o tym, że Wiedźmin 3 jest dobrą grą, bo nie jest, jest dobrą grą. No i tak samo w spadku Loyrog. No mimo tego, że mnie ta Aurana denerwuje, to muszę powiedzieć, że to nie jest jakoś, kurde, dla mnie wielki, ogromny minus. I uważam, że Loyrog z tych zwykłych cech bajek, czyli właśnie MLP i Wings, to jest właśnie najlepsza bajka. Najbardziej ogólnie... się dobrze będę powiedzieć, że bawiłem w Loyrog. Ja sam też nie wiem, za to mówię, bo ja nie myślałem serio, że będę odsyłał aż taką przyjemność oglądając ten Loyrog, ale naprawdę muszę powiedzieć, że mi się to spodobało, no, obejrzałem te dwa sezony
I muszę powiedzieć, że naprawdę fajne te odcinki były. Nie wszystkie, co prawda, niektóre odcinki mnie denerwowały, ale ogólnie te odcinki fajnie wypadały. Ale już chyba nie skończę mój wywód, chyba już powiedziałem, skąd chciałem na jej temat, więc przejdę teraz do następnej bohaterki i na czwartym miejscu znajduje się główna bohaterka, czyli wasz Iris, tak? Iris. Iris, kurwa, a nie Iris, chuj ci w dupę angielski dubbing. Naprawdę, nie rozumiem, czemu Amerykanie sobie przyjęli, że trzeba mówić Iris, no. Iris brzmi o wiele lepiej, dlatego niby w ogóle nie mogli mówić Iris, no to... Ja spróbuję takie angielskie zdanie powiedzieć. We need to fight Iris. I co to? Brzmi jakoś kurde kiepsko? No nie. Mogliby tak mówić, a nie kurwa tą Iris, a pierdzie Iris, no. Kto kurde tą Iris wymyślił, no. Kurde. Ale okej, no już mnie zastępuję. W każdym razie, jeśli chodzi o Iris, to tutaj muszę powiedzieć, że miałem trochę mieszane uczucia co do niej, bo... Momentami potrafiłem mnie zirytować. Ale były też momenty, kiedy naprawdę lubiłem ją. Lubiłem ją, kiedy między innymi walczyła z Mephisto i Praxiną. Potrafiła być badacką w takich momentach. No i również też była taka pomocna, faktycznie pomagała tym ludziom. Ale faktycznie była dobrą osobą. Dobrą księżniczką. I jeśli mam być szczery, Iris trochę mi wspomina Max z Life is Strange. Max, do Max właśnie ma takie podejście, że nie czuje do niej nienawiści, ale też nie czuje do niej sympatii. Max jest taka obojętna moim zdaniem. Z mojego punktu widzenia Max jest po prostu mnie obojętna. Ani jakoś super nie kocham, ale też nie czuję do niej nienawiści, ale to dlatego, bo moim zdaniem, no, Max jest taką trochę słabo napisaną postacią, nie jest aż tak dobrze rozwinięta i brakuje takich super zajebistych momentów z nią. Zresztą jeśli chodzi o Iris, to ona właśnie takie momenty miała i mimo tego, że no, Max, teraz Iris, wspomina mi Max, to jednak Iris byłem w stanie jako tak polubić, mimo tego, że teraz mnie potrafiła czasami Iris irytować swoimi niektórymi zachowaniami, ale to w sumie kurde jak z Rainbow Dash, jeśli chodzi o tą Iris. No, Rainbow Dash też mnie irytowała sami, ale jednak ją lubię i podobnie mam jednak Iris, że ją jednak lubię, no. Bo ogólnie jest ona fajną postacią. Na pewno tutaj bezdyskusyjnie jest lepsza od Bloom i Twilight, bo nie jest feministką jak Bloom i za to szanuję i również nie jest ona susta aktualna. Ona kurwa nie dostaje orgazmu, gdy widzi mask książek, więc o tym bardziej szanuję u Iris. Ale okej, no. Tak dłużej by się o Iris wypowiadając, no powiem tak, są momenty, kiedy faktycznie była irytująca, na przykład w trzecim odcinku ona była irytująca, ale tutaj akurat nie mogę jej winić, ponieważ ona była wtedy zacerowana i dlatego się tak irytująco zachowywała, więc to akurat nie jest jej wina. Taki sobie odcinek gdzieś tutaj wymyślił, trudno. Mi się taki na odcinek akurat nie podobał, no ale cóż, no, nie wszystko mi się musi podobać. Zaś, tak jak mówię, no podczas walk z Iris, tacy z Iris, da. Podczas walk z Mephisto i praktycznie naprawdę Iris potrafiła pokazać pazur. Była badaską i naprawdę była fajną postacią, no ogólnie, jeśli mam być ser. Co prawda, był taki jeden moment, kiedy ona płakała moim zdaniem bez kompletnego uzasadnienia. Był taki moment, kiedy ona płakała dlatego, bo była zazdrosna o swojego faceta Nathaniela, ale jeśli mam być sery, no to był jeden raz, tak? To był jeden raz, tylko jeden raz płakała z tego powodu. A jak już spakała, to faktycznie płakała, bo miała zasadniony powód, no tam na przykład Gramor, kurde, jej groził, że albo ona odda mu koronę, albo kurde, ten jej rodziców zabije, no i wtedy mogę zrozumieć, ile dlatego płakała. Ale na razie, jeśli chodzi o ten jej płac, bo tam kurde, była zazdrosna tylko na Nathaniela, no bo ten faktycznie tam ogólnie też rozmawiał z taką jedną dziewczyną, która jest ogólnie wredna i poda dla Iris i one tam ogólnie rywalizują trochę też od tego Nathaniela. To muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do Bloom i w przeciwieństwie do takiej Flory na przykład, no to Iris mnie tak w tym momencie nie zirytowała. Mimo tego, że strasznie uważam, że takie płakanie z powodu chłopaka, bo się dziewczyna jest głupie, tak no Iris zrobiła to tylko jeden raz i mimo wszystko dalej ją lubię, tak trochę. No mimo tego, że faktycznie płakała, jest tak nieuzasadnionego powodu, to nie jestem jej tak faktu, że jednak no co ja tam do niej jakoś spatię. Faktycznie. I wiecie, ja też mam takie podejście dlatego, no bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że gdyby facet płakał dlatego, bo dziewczyna z nim zerwała albo go zdradziła, no to wtedy wszyscy by się z niego śmiali, wszyscy by mówili, że jest frajerem, bo się tak zachowuje, bo tak ogólnie zareagował. Wiecie, ja też ogólnie stwierdzam, że dziewczyny, które płacą z takiego powodu są głupie, no bo wiem, że te same dziewczyny by twierdziły, że facet jest głupi, bo płacę dlatego, bo dziewczyna na przykład go zdradziła albo z nim zerwała, tak? Moim zdaniem to powinno działać z dwie strony, a nie wiedzą, że gdy dziewczyna płaci, wtedy ją rozumiemy, pocieszamy, a gdy facet płaci, to jest pizza, tak, którą trzeba wysmiewać. To strasznie mi się nie podoba takie ogólnie spojrzenie ludzi na świat. Hell, okej. Okay. I co ja tu jeszcze mogę powiedzieć o Iris? No...
Chyba wszystko powiedziałem. Chyba nie mamy nic więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o Iris. No to cię lubię. Jest nawet fajną postacią. W przeciwieństwie do Bloom i Twilight, to ona jest zajebista. A nie, dobra, już wiem, to chciałem powiedzieć. Teraz sobie wspomniałem. Jest jeszcze jeden wątek Iris, który musi poruszyć. To jest jej wątek miłosny z Nathanielem. No prawie bym zapomniał, naprawdę. Jak, kurde, nienawidziłem wątku miłosnego Bloom i Skaya, tak muszę powiedzieć, że wątek miłosny Iris i Nathaniela wyszedł im wyśmienicie, bym nawet powiedział. Naprawdę bardzo dobrze im wyszedł wątek miłosny Iris i Nathaniela. Muszę powiedzieć, że to mi się naprawdę podobało. Oni zostali o takich przyjaciół, którzy siebie wspierali, ale właśnie koniec końców coraz bardziej się w sobie zakochiwali. I to było faktycznie czuć, że oni coraz bardziej się wspierają, że są sobie coraz bardziej bliscy, tak? Bliscy się mówi. I naprawdę muszę powiedzieć, że to mi się podobało. To spodobało mi się to, że jak Iris faktycznie była zazdrosna tego Nathaniela, to ona mu nie robiła afery jak Bloom, że hej Sky, jak ty kurwa śmiesz się spotkać z Jazbro i mi o to nie powiedzieć, jestem zazdrosna, to kurwa Sky mnie zdradza być może jeszcze. Albo jest to takie gadanie, że ej Nathaniel, co, nie, to właściwie to teraz mam mówić jak Bloom, hej Sky, nie pomagaj mi ogólnie, bo jestem niezależna i nie potrzebuję pomocy. Od Iris takich zdań nie usłyszę. Właśnie wręcz przeciwnie, gdy Nathaniel chce pomóc Iris, ona właśnie zawsze z chęcią korzysta z jego pomocy. I to też mi strasznie podoba, że ona sama też pomaga ludziom, ale też strasznie otwarta na pomoc, żeby jej też ktoś pomógł, gdy ona też sama czuje, że tej pomocy potrzebuje. Ale nawet gdy poczuje, że nie potrzebuje tej pomocy, to jest w stanie tą pomoc przyjąć. I to też strasznie lubię w Iris ogólnie. I że nie jest taka jak Bloom, że faktycznie jest imię dla tego Nathaniela i gdyby faktycznie była tego Nathaniela zazdrosna, to ona mu nie robiła afery, tylko po prostu go gdzieś zapytała, czy go ta centość nie łączy z tamtą drugą dziewczyną. A nie jak Bloom, która kurde, ej Skyle, ty jesteś kurwa głupi, wredny i ogólnie to jest zły, zdradzasz mnie, jak możesz mnie tak narkotować, jestem wściekłą feministką, masz mnie kochać. No tak by się ogólnie zachowywała Bloom. Tak się ogólnie z kolei zachowała Iris. Skyle, Nathaniel, chciałabym z tobą porozmawiać, bo jest taka jedna pewna sprawa i chciałabym z tobą o tym pomówić. Ciebie coś łączy z tą dziewczyną, z którą ostatnio tak czasem rozmawiałeś? Proszę bardzo, da się normalnie porozmawiać o takich problemach? No oczywiście, że się da. Bez zbędnego kurwa darcia mordy. Proszę bardzo. I tutaj po raz kolejny daję ogromnego plusa Iris. Naprawdę, jej wątek miłosny z Nathanielem strasznie mi się podobał. Oni siebie ogólnie wspierali, byli też dla siebie mili, szanowali siebie. Były co prawda momenty, kiedy tam, no prawie ich wątek się rozpadł. Ponieważ Iris nie miała dla niego czasu, dla Nathaniela. No ale nie miała dla niego czasu, no bo właśnie, no jest to księżniczką, tak? No i musiała oczywiście tutaj brać udział w różnych akcjach, żeby ocalić Efedię i żeby tutaj powstrzymać Mefista i Praxinę oraz Gramora. No i to jest... Więc powiedzieć, że trochę mi było szkoda zarówno Nathaniela, jak i Iris, bo przez to właśnie, że Iris nie mogę powiedzieć Nathanielowi o tym, że ona jest księżniczką, tak naprawdę, to Nathaniel właśnie czuł, że ona nie ma dla niego czasu i też zaczynał nawet podejrzewać, że jej stanie na nim nie zależy. No a z kolei Iris, która no chciałabym powiedzieć prawdę, ale nie może. I dla niej to jest naprawdę było ciężkie, żeby to utrzymać w tajemnicy. Więc po prostu powiedzieć, trochę mi było ich szkoda. Z drugiej strony, jak dla mnie, no kurde, Iris mogłaby powiedzieć, no. Jakby jedna osoba się dowiedziała o tym, że jest księżniczką, no i też Talia i Jorana są księżniczkami, no i tak samo Lina i Karysa, który pójdzie również z Piedą na ziemię, w drugiej stronie właściwie, no to... No to co, no. To by od razu była jakoś, kurde, super, wielce niebezpieczna. Ja myślę, że Nathaniel nie powinien wiedzieć i myślę, że Iris powinna mu o tym powiedzieć, no i tutaj... Muszę powiedzieć, że trochę mi się nie podoba to, że Iris do samego końca mu nie mówiła. A co do samego końca? Właściwie to był taki jeden moment, kiedy mu powiedziałam. Powiedziałam mu w końcu prawdę, ale później akcja potoczyła się tak źle, że Iris musiała cofnąć czas, musiała uzyskać magii, żeby czas cofnąć. No i koniec końców Nathaniel się tak nie dowiedział o tym, że ona właśnie jest księżniczką. No i do samego końca tak naprawdę Nathaniel się nie dowiedział o tym, kim naprawdę jest Iris. I no szkoda, że mu nie powiedziałam. Ja myślę, że powinna mu powiedzieć. No ale cóż, nie obwiniam też Iris, bo... No jest to w stanie ją zrozumieć. Więc to też mi się podoba w tych roliach, że ja byłem w stanie faktycznie pod niektórymi względami zrozumieć i byłem w stanie je polubić. Nie wiem, może już skoro naprawdę się staje dziecinny, skoro jest to w stanie takie postacie polubić, no ale to zrobić. No i następna do omówienia jest Talia. Talia zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o moje ulubione postacie z roliach. Naprawdę, Talię też strasznie lubię. Lubię Talię i lubię Talię o wiele bardziej niż Iris, ponieważ no właściwie to jest tylko taki jeden moment, kiedy Talia jest irytująca. Taki jeden moment, kiedy ona się super zachwyca tym, że ten ich kociak Amaru
znalazł sobie innego kota, z którym się dobrze dogadywał i tam, kurde, jakaś miłość się między nimi zaczęła dziać. A, i w sumie teraz sobie właśnie przypomniałem, że jednak jest ten moment, kiedy faktycznie Lorek zachowują się tak sztucznie i to jest moment, kiedy one się tak zachwycają tym, że Amaro sobie jakiegoś innego kociaka znalazł. To akurat jest takie sztuczne i myślę, że tak na serio to one by się tak nie zachowywały. I troszeczkę tutaj Disney przesadził z takim zachowaniem Lorek, że o, jakie to piękne! No taka była ich reakcja i moim zdaniem taka by nie była ich naturalna reakcja, że tutaj na siłę wręcz Disney to takiego z nimi zrobił, więc to ogólnie taki jeden minusik, no ale to tylko jedna taka akcja była, a z kolei w MLB takich akcji było pierdylią, więc tak Lorek jest lepsza. No ale ogólnie Talia była naprawdę fajną postacią i też lubiłem ją pod względem osobowości, no bo była poważna, dojrzała. Potrafiła być też zabawna czasami. I również też była bardzo skupiona na swojej misji i też potrafiła być rozważna, pomyślała co i jak, co powinno się zrobić. Podchodziła do różnych spraw poważnie, gdy trzeba było. I to ogólnie na plus dla Talii, naprawdę. Talii muszę powiedzieć, że polubiłem, więc nikt mi już kurwa nie powiedzieć, że jestem rasistą, no bo ktoś mógłby powiedzieć, że jestem rasistą dlatego, bo nie lubię Lady z Wings, no bo wiadomo, ale ja jestem czarna, to od razu jestem rasistą. Ale powiem jednak, nie jestem rasistą, bo lubię Talii, a Talia również jest czarnoskóra. I co? I co teraz, kurwa? No, nie jestem rasistą. Bo lubię Talii, a Talia jest czarnoskóra. No, kurde. Ale w każdym razie, no, to co mi się spodobało w Talii, to również to, że mimo tego, że ta Orana się zachowywała, jak się zachowywała, to jednak Talia też potrafiła trochę ogarnąć tam, żeby nie zachowywała się aż tak, kurde, głupio. Więc to jest najpierw dla Talii. No i też to do tych epizodów, jeśli chodzi o Lorek, to czasami wszystkie mają jeden łącznie epizod, a czasami właśnie epizod jest poświęcony jeden z nich. No i właśnie jak Aurany nie lubiłem, to muszę powiedzieć, że jeden epizod by się z nią akurat spodobał. I to był właśnie epizod dotyczący też jej brata. I ten akurat epizod związany z Auroną był spoko. No i też dalej miała fajne epizody. Ale ogólnie jest fajną postacią. Z mojego punktu widzenia. Tylko ja z drugiej strony nie mam tutaj za dużo o niej do powiedzenia. Chociaż ja jeszcze mam coś do powiedzenia. Talia ogólnie też ma taki krótki, można powiedzieć, wątek miłosny z chłopakiem, który się Kali nazywa, ale jest Kali nie jest aż taki istotny jak Nathaniel. On się po prostu pojawia w dwóch odcinkach i na tym koniec. Ale muszę powiedzieć, że ta ich reakcja mi się to spodobała. Była fajna. No i też Talia się nie zachowywała jak feministka. To prawda, ktoś by mógł powiedzieć, że Talia... Jeśli ktoś oglądał Lorok, nie? To ktoś by mógł powiedzieć, że Talia się w 8 odcinku zachowywała jak feministka, bo twierdziła, że nie ma czasu na chłopaków, ale to akurat nie jest feministyczne zachowanie, ponieważ ja właściwie mam podobne podejście, ja też nie mam czasu na dziewczyny i też ogólnie nie chcę mieć dziewczyny na chwilę obecną. I co, jestem za seksistą? No nie jestem. To, że nie chcę mieć dziewczyny, to nie świadczy o tym, że ja tutaj, kurde... nienawidzę dziewczyn. No i tak samo, to, że Talia była zniechęcona na początku do Kyla i że nie chciała tam ogólnie się z nim spotykać na początku, to wcale nie świadczy o tym, że ona jest feministką. No właśnie nie jest. One by były feministkami, gdyby one na Gwiksku dopierdoliły bzdury, że hej, gdazy konserwateci i owacy i stracy. Ale właśnie za nas Rojrok nie powiedziała czegoś takiego. One właśnie miały dobry kontakt z facetami i to akurat cenuję. Więc dalej muszę powiedzieć, co polubiłem. Naprawdę fajna postać. Jeszcze co do tych ludzi, którym one im pomagały. Którym one pomagały, tak? No to muszę powiedzieć, że ci ludzie faktycznie, no, byli różni. Mieli różne charaktery i też mieli różne problemy. I to też mi strasznie podobało. Koniec końców te schematy w Lorok są troszeczkę do siebie podobne, bo koniec końców to się prowadzi do tego, że tam Lorok walczą z Mephisto i Braxiną na arenie walk. Ale mimo to te odcinki... Znaczy, to tematy tych odcinków były różnorodne, bo ja to tam, kurde, jeden potrzebował pomocy, bo mu gdzieś ubrania zaginęły, które były potrzebne. A tam z kolei druga potrzebowała pomocy, bo jej dom... W jej dom podobno straciło, tak? I Lorek musiał to zbadać, musiał jej pomóc. A to z kolei... Jeszcze inny gość potrzebował pomocy, bo gdzieś tam, kurde, zgubił obrączki na ślub. No niby pierdoła, tak? Ale nawet fajnie się faktycznie oglądało, jak Lorek pomagały tym ludziom, no. I teraz niektóre problemy tych ludzi były... na jakoś super niepoważne, ale niektóre z kolei już były tak poważniejsze. I muszę powiedzieć, naprawdę mi się to podobało. To kurde trochę jak zlecenia w sobie wiedźmińskie wiedźmiecy. Są różnorodne i naprawdę fajnie się je wykonuje i ogląda. No i tutaj to samo. Przynajmniej ja takie mam ogólnie spojrzenie. Na to wszystko ogólnie. Spojrzenie mam na tych ludzi, którym właśnie Lorek pomagały. Każdy z nich był różnorodny i też ci ludzie mieli zupełnie różne problemy i była w akcji ta różnorodność.
Więc za to również listowo wydaje plusa, bo to odcinki bustowe jest naprawdę... No nie wiem, co to mówię, ale naprawdę przyjemnie mi się to odcinki oglądało. Nie wszystko, co prawda, ale większość tak. No i jeszcze co do Tracerraci, bo Tracerraci również mi się strasznie podobają. Każda z tych Tracerraci jest piękna, ale to jest jedna Traceracia, która to naprawdę jest fajna i to jest Traceracia Sanila. I to, co mi się w tej Traceracie Sanila podoba, to jest właśnie to jest muzyka, która gra, gdy właśnie Iris transformuje się w Sanile. Naprawdę, ta muzyka, która gra, gdy Iris ma to swoją Traceracie Sanili, to naprawdę jest tak piękna, pierdzie, tak mi się strasznie podoba. No i te bardziej daje plusa dla audio, bo naprawdę ten soundtrack był po prostu świetny, no przynajmniej moim zdaniem. Każdy z kolei może mieć inne zdanie na ten temat. No i zostały jeszcze Lina i Karisa, które ja pierdzielę są tak świetne, no muszę powiedzieć, naprawdę je polubiłem. Po pierwsze, strasznie mi się podoba ich racia, ale to za chwilę będę mówił. Na początku opisę Karisa, no bo jednak Liny lubię trochę bardziej i sam też nie wiedzę, co mówię, ale no Liny polubiłem bardziej. Ale drugie miejsce to jest Karisa. I Karisa, no to jest lirykowa Rainbow Dust, tylko że lepsza Rainbow Dust, bo Rainbow Dust była czasami irytująca, a Karisa to tylko raz mnie sobie zdenerwowała, coś podobnie jak Talia. Ale to jest, no, Karisa, no jest taka walesna Rainbow, taka kurde, wołownica Rainbow, tak, to jest taka, jest nie taka sportmenka jak Rainbow. A ja lubię takie dziewczyny, takie sportmenki, psebojowe dziewczyny, pod warunkiem mocowicie, że nie są krizowate. I myślę, że z taką Karisą, kto wie, gdyby istniała naprawdę, to być może mogłyby się nawet zaprzyjaźnić z taką Karisą. Bo naprawdę muszę powiedzieć, że ją polubiłem. Te jej kłótnie z Liną po prostu były świetne, naprawdę. No. Ktoś mógłby powiedzieć, że są krizowate takie ich kłótnie, ale mi się osobiście te ich kłótnie podobały, naprawdę. No. Ja pierdzielę. To jest Karisa, jest strasznie nerwowa, ale muszę przyznać, że to mi się to spodobało w Karisie. Była taka nerwowa i strasznie była łatwo ją sprowokować. Co prawda ubolewam nad tym, że Karisa nie pojawiała się tak często jak Talia, Aurana i Iris. Ona się tam pojawiła chyba w max 7 epizodach i no trochę to smutne, że aż tak tutaj kurde mały epizod było z Karisą. Jak dla mnie mogli bardziej wykładać i podać, bo no Karisa i Lina są nawet lepszymi o wiele postaciami niż Talia, Aurana i Iris. I serce, to ja powiem tak, że ja z chęcią zobaczyłbym Karisę w jakiejś grze. Gdyby to jest postać, która mogłaby się spokojnie w jakiejś grze pojawić. Niekoniecznie zostawiam jej ten charakter, jaki ma... Nie zostawiam, to jest imię, wygląd i myślę, że naprawdę mogłaby się pojawić w jakiejś grze i fajnie by się taką Karisą grało, myślę. No i to jest ta kraina, o której ona wspomina, Kalix. Ja naprawdę chciałbym ten Kalix zobaczyć, no, ale niestety no, nigdy ogólnie Disney w żadnym od kolorok no, nie pozwoli nam zobaczyć, jak wygląda kraina Karisy. Ja to strasznie ubolewam, ale myślę, że ta kraina Kalix to mogłaby sobie trochę wspominać wyspy z Kaligę z Wiedźmacy, no bo Karisa to jest taka ogólnie taka wołowniczka, która bardziej niż... tam zdolności magiczne preferuje właśnie takie zdolności bojowe. Więc myślę, że ta kraina Kalix to myślę, że naprawdę tutaj wspominałaby mi strasznie wysp z Kaligę. Pod pewnymi względami, tak mi się wydaje. Ale to już no, może kiedyś zwracę to sezon, co ci wypuścić z Lorok, ale no, raz tego niestety nie zrobię. A szkoda, bo jeśli mamy serię jak Podleciał, nigdy został zabardowany, Podleciał Malite Pony również, tak, Lorok dalej mają Podleciał. I szkoda, że do tej pory ten Podleciał nie został wykorzystany. No i ostatnia księżniczka, którą polubiłem najbardziej. I sam nie wiedzę, co to mówię, że ja to właśnie ją polubiłem najbardziej. No bo kurde, Lina trochę też wspomina Rarity, bo to jest kurde, no ona lubi właśnie takie kurde eleganckie, fajne, księżniczkowate życie. Ale mimo to, Lina jest taką fajną, pozytywną, uśmiechniętą i taką kurde zabawną mega postacią. To trochę zabawną. I nie była taka jak Rarity. Nie była irytująca, wkurwiająca jak Rarity, mimo tego, że teoretycznie to ona była odzorowywana na Rarity, bo troszkę Rarity wspominała, ale w o dziwo pozytywnym tego słowa znaczeniu faktycznie, bo gdyby Rarity była w Lorok, to ona by bez pseru nazykała, że o kurwa, jako ja jestem biedna, znowu zadymę w innej mierginnej mylnej, i góry my cały życie to jest jeden kosmer, bo jest wojna, muszę tej wojnie udostępnić. A Skalina taka nie jest. I muszę przyznać, że Lina ma w sobie też magię z tego, że to właśnie ją najbardziej polubiłem. Po pierwsze, strasznie mi się podoba jej wygląd, naprawdę. Jej zielone włosy, jej Traceracia, no to jest po prostu coś pięknego. Strasznie mi się wygląd podoba. Jej fryzura mi się strasznie podoba. Ona ma też ogólnie najbardziej zadbaną twarz z Glorok i też mi się strasznie ona podoba, jeśli chodzi o twarz, jeśli chodzi o włosy. No ja ogólnie, jeśli chodzi o dziewczyn, to najbardziej zwracam uwagę na twarz, na włosy i na paznokcie. Więc no, Lina jest ogólnie najlepsza pod względem wyglądu, ale to jest, no strasznie, lubię jej osobowość.
Co prawda, ona się troszeczkę tak jak Aurana zachowuje, ale tak troszeczkę. Troszeczkę się zachowuje jak Aurana. I muszę przyznać, że w przypadku Liny to nie jest irytujące. Co prawda, był jeden moment, kiedy ona była irytująca, no ale to jest taki jeden moment był z Karisą i Stalią, a mimo to dalej ją ogólnie lubię. Dalej uważam za spoko. A Lina jednak jest najlepsza moim zdaniem z tych wszystkich Loyrok. To jest to, co lubię w Linie, to również to, że no ma mega przyjemny głos, naprawdę. Aktorka, która dubbingowała Linę, odwaliła kawał dobrej roboty i serio, no aktorka, która dubbingowała Linę, to stwierdzam, że to jest po prostu polska wersja aktorki, która dubbingowała Far Cry 5 Fate Zero, bo naprawdę jej głos jest taki przyjemny, przynajmniej to jest moje zdanie, ale no głos Liny strasznie mi się spodobał, był taki mega przyjemny, fajny, przyjemny do czekania. Naprawdę, Lina ma mega fajny głos, moim zdaniem. I więc to jest kolejny plus dla tej postaci. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że na ziemi, że w ludzkiej formie ogólnie Lina ma czarne włosy, a ja tam z reguły za brunetkami nie spadam, tak muszę powiedzieć, że i tak Lina mi się podobała, nawet gdy była brunetką. I no to jest kurde ciekawe właściwie, że Lina to jest właściwie oficjalnie pierwsza brunetka, która mi się spodobała pod względem wyglądu. Mimo tego, że to brunetką jest, a no brunetki mi się w sensie w ogóle pod względem wyglądu nie podobały. Panom mi się spodobała, ale to pod względem charakteru, a nie wyglądu. Oczywiście mówię o panom z Cyberpunka, ale jeśli chodzi o Linę, no to ona mi się właśnie spodobała pod względem wyglądu. Mimo tego, że też w swojej ludzkiej formie jest brunetką, ale jako brunetka też mi się spodobała. Bo to jest kwestia tego, że ma tak włosy, zadbane strasznie, bo naprawdę on ma mega zadbane te włosy. Gdyby każda brunetka tak wyglądała właśnie jak Lina, w prawdziwym wiadomo życiu, gdyby każda właśnie prawdziwa kobieta, która jest brunetką, wyglądała właśnie jak Lina, miała takie włosy jak Lina, no to musiałbym się poważnie zastanowić nad tym, czy ja aby na pewno preferuję blondynki. No ale dobra. Co mi się jeszcze podoba, jeśli chodzi o podać Linę? Co my tam jeszcze mamy? No powiem tak. Podoba mi się również to, że ona jest taka strasznie opanowana, spokojna i to jest taka rozważna jest Lina. No mimo tego, że czasami zachowuje tak słodko jak Aurana, ale to sami teraz porównanie do Aurany to nie jest krytowate. Takie jej zachowanie. To akurat jest zachowanie, które mogę najbardziej znieść. To jak to się mówiłem, jest opanowana, spokojna, rozważna, moim zdaniem. No przynajmniej tak ją odbieram. No i też jest mega ogólnie potezda, bo ona i Karisa jako jedyne potrafią latać. No akurat Iristalia i Aurana nie potrafią latać. Ale Lina i Karisa z kolei potrafią. I też muszę powiedzieć, że Lina i Karisa to dla mnie spokojnie mogłyby się pojawić jakieś gdy jako główne bohaterki i naprawdę muszę powiedzieć, że fajnie by wypadły, bo strasznie mi się podoba też to, jak one są różnorodne, bo Lina jest taka spokojna, opanowana właśnie. Przynajmniej tak ją odbieram, nie? Też jest tak strasznie za magią, a z kolei Karisa, no zupełne przeciwieństwo, jest porywca, jest bardziej walecna, no i też jest bardziej za takimi zdolnościami bojowymi. I to jest właśnie z tego powodu Lina i Karisa się ze sobą kłócą, bo Lina ciągle gada o tym, że magia jest lepsza, a Karisa ciągle gada o tym, że właśnie taka walka wręcz jest lepsza. I muszę powiedzieć, że te ikonie mi się mega tak podobały, mega to było zabawne i strasznie ogólnie, no jak to się mówi, podobały mi się ich kłótnie. Serio. Strasznie to było, moim zdaniem, fajnie twórcy przedstawili. No i też, to co mi się zawsze podobało, to właśnie to, że Karisa ogólnie złamała tą Linę, tak? I na ogólnie tak fajnie to sprowokowała, to mi się to teraz podobało w Linie, że ona tak fajnie to Karisę prowokowała. Jak na przykład była pierwsza, to właściwie to jedna z pierwszych scen z Liną i Karisą, to kurde, Lina tak powiedziała, że tam ogólnie przygotowała herbatę dla Aurany Talii. Ale jest tam Karisa, coś właśnie do tej herbaty dosypała, no to doprowadziła do tego, że ta herbata ogólnie trochę pachnie stopami, a Karisa na to, że nie, wcale nie pachnie stopami, że właśnie pachnie honorem, zwycięstwem, tak jak moi ludzie w Kalisie, a Lina z kolei na to, a jej ta wszyscy pachnie stopami, nie? I muszę powiedzieć, że naprawdę, no, ktoś może to odebrać jako totalny cringe, ale mi się osobiście takie prowokacje spodobały, jeśli chodzi o Linę. Strasznie mi się podobały jej prowokacje w stronę Karisy. No i teraz potem Karisa się wkuzyła, a Lina z kolei została zaklęcie Crystal Levitus i kurde, jest w stanie spokojnie doprowadzić do tego, że Karisa sobie lewituje. I naprawdę to było mega śmieszne. Karisa się denerwowała tą Linę, tak hej, kurde, zdąci mnie w końcu, daj mi spokój. I naprawdę, muszę powiedzieć, że to mi akurat mega podobało. Mega mi się podoba ich relacja. To są takie przyjaciółeczki, ale takie przyjaciółeczki, które rywalizują ze sobą i się kłócą i to jest kurde mega fajne, no.
Dlaczego więcej dziewczyn się nie może tak zachowywać? Tylko one muszą być ciebie tak ciągle właśnie wspierać, kurde, być dla ciebie takie pomocne, wspierające. Dlaczego one się nie mogą czasami tak pokłócić właśnie fajnie jak Lina właśnie i Karisa, no? To jest naprawdę ich kłótnie. Mi się osobiście strasznie podobały. I tak jak to ci mówiłem, no, jak dla mnie Lina i Karisa to jest potencjał na to, żeby właśnie były bohaterkami w jakiejś grze. Serio, nie pogardziłbym. I też Lina i Karisa są ze sobą shipowane, że mogłyby być dziewczynami i w sumie to też mi się nawet podoba ten ship właśnie Lina i Karisa, bo mogłyby być razem, mogłyby być razem. I muszę powiedzieć, że one by akurat fajnie wypadły jako lesbijki. Nie to taka L i Lina z kolei, no. Kurwa, jakby The Last of Us 2 były właśnie Lina i Karisa, a nie L i Lina, no to The Last of Us 2 byłoby o wiele lepszą grą. Chociaż z drugiej strony... Dobra, może by jednak nie było, bo muszę pamiętać o tym, że za The Last of Us 2 odpowiadają Naughty Dog, a Naughty Dog ogólnie oni uwielbiają, że tak powiem, spierdolić każdą żeńską postać w grze, więc dobra. Jednak by tą Lina i Karisa zjebali, więc okej, może to i lepiej jednak, że są L i Lina w The Last of Us 2, a nie właśnie Lina i Karisa. Ale teraz podoba mi strasznie to, że w nich, że faktycznie no kłócą się, ale gdy muszą sobie spracować, gdy muszą razem walczyć, to faktycznie to robią i nie kłócą się wtedy, więc to mi się teraz podoba, że okej, one się tak kłócą, trochę to jest dla beki, ale gdy muszą walczyć na przykład z Mephisto i Praxiną, to ogólnie obydwie tworzą świetny, fajny ogólnie duet i naprawdę fajnie sobie spracują, więc to jest prawda, no. Lina i Karisa mają coś, co jest, naprawdę je lubię. I ze tych wszystkich podaci, ze tych wszystkich Message, Loirock, Winx, Lina i Karisa to są moje ulubione bohaterki, naprawdę. I też ubolewam na tym, że tej krainy Liny, a właściwie tej wyspy, bo to jest wyspa, Borealis właśnie, bo ona właśnie ma wyspę o nazwie Borealis, my to właśnie tej wyspy też nie możemy zobaczyć, bo no... Ona ogólnie mówi, Alina, że jej pałac tam został ogłoszony 6 razy jako najpiękniejszy budynek, więc domyślam się, że ta Borealis to z kolei byłoby takie tu są właśnie, takie tu są z Wiedźmina z krainy, no i ubolewam na tym, że Disney nie raz nam pokaże te krainy, Borealis, Kelixu, Volty. Xeris mogliśmy zobaczyć w jednej retrospekcji, ale dodatkowo jednej. A szkoda, bo no nie pogardziłby, gdyby było więcej Xeris, tak? Gdybyśmy faktycznie mogli zobaczyć te krainy tych księgi, tak? I tutaj myślę, że naprawdę fajny by był pomysł na takie, tak powiem, drugie quest gele, że jest Loirock i Loirock z kolei dzieje się na Ziemi, ale z kolei to jest inna bajka, jakiś inny tytule, może nie wiem, kurde, księgi walczą z Gramorem. Zresztą teraz to jest nie na miejscu, bo Gramor jest pokonany. I z kolei tam wtedy właśnie akcja dzieje się w tych krainach, tych księżycach. I wtedy właśnie możemy zobaczyć Kalix, Borealis, Efedię, bardziej możemy zobaczyć Voltę, Xeris. No szkoda, że Disney się na coś takiego nie zdecydował i szkoda, że skoczyli już z Loirock, bo właśnie Loirock ma potencjał na ten sezon, ponieważ Loirock kończy się tym, że Gromor zostaje pokonany i Mephisto również, ale Praxina z kolei przezyła i chce się właśnie mścić na księżycach za to, że te, no jej zdanie doprowadziły do tego, że Mephisto zginął. No i Loirock się właśnie wykończy tym, że tam Praxina też sobie gada. No i na tym koniec. I to jest spokojnie mogę powstać część z Loirock, że właśnie Praxina chce się zamścić. I ubolewam strasznie na tym, że tego nigdy nie zobaczę, no bo... No kurwa, wciągnąłem się w to i... Kurde, trochę się tak... Nie wiem, co się tego wstydzić, co nie, bo... No okej, okay, no to jest baga tak kolorowy księżyc, ale kurde, no bo sobie mi się spodobało nawet i... No jest to bardzo ciekawe, co by było wstać, co nie. Jakby się Praxina zakuwała, co by ona takiego zrobiła, no. No ale niestety, no nigdy się tego nie dowiem. Nie wiem, może ktoś kiedyś stworzy grę na podstawie Loirock i będzie to stać sezon Loirock tylko ze w grze. Albo kurde, jakby tak tworzyć grę Loirock, tylko że właśnie stworzyć grę Loirock na podstawie tych wydarzeń z bajki i to jest właśnie wtedy Mephisto praktycznie na Gromor, tylko to co się dzieje w grze i bardziej by można było te wątki rozwinąć, bardziej by można właśnie rozwinąć postać Gramora, Mephisto i Praxiny, również tych księgicek, więcej byśmy się mogli dowiedzieć o Linie, Karisie, to było to, co było naprawdę fajne. No ale raczej twórcy tutaj się nie zdecydują, a szkoda. Szkoda, że nikt tam nie pomyśli o tym, żeby stworzyć właśnie grę na podstawie Loirock, bo tam niby jest jakaś gra u Loirock, ale to ta gra polega na tym, że po prostu, kurde, możesz te księżyczki tam przebierać w jakieś ciuski i tam, kurde, możesz jakieś, nie wiem, kurde, piosenki stukać, tyle właściwie. No to jest taka, kurde, gra dla dziewczyn, a ja bym chciał naprawdę jakąś poważną grę z fabułą na podstawie tej bajki, bo ja myślę, że to by mogło się udać, to by się mogło naprawdę udać. Lina i Karisa przede wszystkim mają spory potencjał, moim zdaniem. No ale okej, myślę, że chyba mówiłem wszystko, co chciałem o Loirock. Powiedziałem wszystko, co chciałem. Więc będę podsumowywał. Muszę powiedzieć, że naprawdę Loirock mi się... No kurwa, no spodobało mi się Loirock, no co ja z tym zrobię? No spodobało mi się Loirock, no. Polubiłem Loirock trochę. Fabuła, co prawda, nie jest jakoś super, mega skomplikowana, no jednak fabuła w Wings jest tam bardziej jednak
brutalna, bardziej też pod pewnymi względami dojrzała, ale Roy-Rock wygrywa z MLP i skrywam już dlatego, bo przede wszystkim Roy-Rock jest feministkami, wręcz przeciwnie, to są naprawdę fajne dziewczyny, które mają dobry kontakt z facetami. No i również nie są one stu tak męsaje. Czasami są sceny, w których Roy-Rock są irytujące, ale ogólnie naprawdę są spoko. No poza Aureaną. No, Aureana Krolle nie lubi, ale to jest moje zdanie. Ktoś Krolle może lubić Aureanę i z tym akurat problemu nie mam, no to, no bo tutaj bym akurat zrozumiał, dlaczego ktoś lubi Aureanę, tak? No jak nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś by mógł lubić Rarity, albo na przykład Bloom z Wings, tak jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś mógłby lubić Aureanę. No bo są ludzie, którzy lubią takie dziewczyny, tak? Takie pozytywne, super ekscytujące się z tymi dziewczynami. Ja to rozumiem akurat. No i teraz, więc jest to za co szanuję Disneya i Laruk, za to, że ogólnie ten Amaru, który tam towarzyszy księżniczką, to nie jest pies, tylko kot. Chcesz, żeby Disney byli fanami kotów? I bardzo kurwa, bo koty są zajebiste. Ja tam te koty, a psy są zjebane, kurwa, nie lubię psów, ale koty są fajne, koty są takie słodkie. Lubię koty. Tak, lubię koty. No ale okej, myślę, że zostało powiedzieć tyle. Ja będę kończył i na razie. Dobra, wiecie co? Jest to nie koniec. Teraz, kurde, zapomniałem wspomnieć, że faktycznie te Lorok są no, tak wzorowane faktycznie na mensaż, nie? Właśnie Talia to jest Applejack, Iris to jest Twilight zdecydowanie, z kolei Kairisa to jest Rainbow Dust, Aran to jest Pinkie Pie, no ale Lina z kolei to jest Rarity, tylko właśnie taka fajna, kurde, Rarity, którą no moim zdaniem da się lubić, tak? Naprawdę, Lina jest mega fajną postacią. I ja postanowiłem się czegoś tylko nie dowiedzieć. Więc tutaj sobie właśnie wsadłem na wiki. Ja ciekawi mnie tutaj pewien wpis o Linie. Więc księżniczka Lina Borealisu jest kurde wonnym z tym. Wspierającą postacią w Loyrog. Pierwszy raz pojawia się w epizodzie Dom. Część pierwsza jest księżniczką wyspy Borealis. No właśnie, to jest wyspa. Jej magiczny klejnot jest zielony. Jej motywem jest no jakiś tam ogólnie kwiat. I jej transformacja. Aha, no, okej. Okay. Ona z reguły używa lewitującej magii i zaklęć w bitwie. Nic właśnie takich tam ogólnie wręcz. No i właśnie używa tego swojego pierścienia. Ale kurde, coś chciałem o tej linii przedstawić. Jest chyba taki wpis o niej, który mnie zainteresował. O, dobra, to chciałem przedstawić. Niewiele wiadomo o linii. No i właśnie, ja to ubolewam, że niewiele nie wiadomo, bo jak nawet to jest taka postać, która spokojnie mogłaby się nam w grze pojawić. Ale jest znana jako nieśmiała. No i właśnie to mnie zaintrygowało, że jest znana jako nieśmiała. Jak niby nieśmiała? Ja w ogóle nie pocałem tego, że Lina jest nieśmiała. Czy naprawdę tutaj, kurde, autor, który tutaj pisał o Linie, czy on się w ogóle zastanowił nad tym, co on pisa? Właśnie, dość ciekawe, że jeśli chodzi o te księżniczki, to faktycznie są troszeczkę inspirowane na Mercedes, tylko tak mówią, że są o wiele lepsze. I właśnie Flutterside jako jedyny tutaj nie ma w Lorok. Lina to jest taka rarity bardziej niż Flutterside. I jak niby jest nieśmiała, skoro kurde prowokuje Karisę i też kurde, no może on myśli, że jest nieśmiała, dlatego jest mało mówna. Faktycznie kurde w sumie Lina za wiele zdań nie wypowiada, no ale jest ogólnie otwarta na ludzi. Jest taka też pozytywna. I nie okazuje jakoś tego, że jest nieśmiała, więc to nie rozumiem, dlaczego tutaj napisał, że jest nieśmiała. Ale miła, słodka i odwaga księżniczka. No z tych też się akurat zgadzam. No ale okej. Ja teraz myślę, że będziemy kończyć. To będzie tyle na razie. I myślę, że w następnym filmie już w końcu omówię te sekrety Limbo of the Lost. Zaraz jeśli chodzi o to, co będę omawiał w następnym filmie w serii Mirosto Anielskie Spojrzenie na Bajki, to w następnym odcinku uwedę się za Equestagales. To będzie tyle. Na razie.